Europę. Boris Kloster z Niemiec wystartuje, czyli brązowa medalista z Kopenhagi w 2021 roku. Na torze siódmym, representing Portugal, lane number 7 from Portugal, Fernando Pimenta. On the lane number 8, Gunnar Eide from Norway. I na torze dziewiątym Martin Nathel już wystartowali, poszli i teraz zobaczymy, kto najmocniej z najlepszą reakcją startową tam na pierwszym torze. Wypatrujemy oczywiście Przemysława Korsaka. Mamy nadzieję, że to będzie jego życiowy wyścig, ale fantastycznie płynie w tej chwili Adam Varga, Węgier, tak jakby rzeczywiście włączył turbo, ale popatrzmy, teraz Portugalczyk, Serb, Niemiec, Pimenta, Dragosavljević, Florstedt. No ale myślę, że na początek tych 250 metrów Varga będzie tutaj na prowadzeniu chyba o całą długość wyprzedza Pimentę, Dragosavljevića, Korsak jest na miejscu czwartym. Varga, Pimenta, czyli dwukrotny już medalista i z olimpijski. On przecież po medale sięgał w Londynie i w Tokio. Ale teraz Adam Varga. Teraz pytanie, czy Przemysław Korsak na razie na czwartej pozycji. Ale niewiele mu brakuje. Szanowni Państwo, stańmy, klaskmy, wołajmy go. Polak teraz odsuwa się do przodu. Na torze czwartym Varga, na torze szóstym. Drogosajewicz, na torze siódmym Pimenta. Ale Polak na miejscu czwartym cały czas. Varga, czyli ten wspaniały Węgier na prowadzeniu. Teraz na torze siódmym Pimenta i na torze szóstym Serb Marko Dragosavljević. Czyli Węgier Adam Varga, czyli Serb Marko Dragosavljević, czyli dwukrotny medalista Igrzysk Olimpijskich Fernando Pimenta. To raczej w ten sposób byśmy upatrywali pierwszą drugą. Oczywiście czekamy na te bardziej oficjalne wyniki. Być może za chwileczkę zobaczymy w zwolnionym tempie. Fernando Pimenta był powołany. On przecież po zającym roku zdobył wszystko, co mógł praktycznie na Pucharze Świata. On the first place, we have found out Adam Varga from Hungary. Mamy pierwszy, Węgier. No i czekamy na fotofinisz, ale wydaje mi się zbędny. Fernando Pimenta, drugi Marko Dragosavljević powinien być na miejscu trzecim, aczkolwiek poczekajmy. Tutaj oczywiście sędziowie na koniec mają rację. Obserwujemy fantastyczny start i 200 metrów Varga. Tutaj był Portugalczyk Pimenta, drugi, trzeci był Florstedt. Florstedt po tych 250 metrach gdzieś zniknął. Nacisnął go tutaj Marko Dragosavljević. No i patrzmy. Varga, Pimenta. No i Dragosavljević, myślę, że nie ma wątpliwości, taka jest pierwsza trójka, tak jest, Varga, Pimenta. 2 sekundy, 0,72 tysięczne, to naprawdę już dawno nie mieliśmy polskiego jedynkarza tak wysoko na pasterze.